oglądamy filmy. Otworzyłem najgorszą restaurację w Polsce. Otworzyliśmy najgorszą restaurację w Warszawie. Restauracja nazywa się Udław się. W jeden dzień pojawiło się tam ponad 250 opinii. Najgorsza restauracja, w jakiej jadłam. Obsługa mnie zwyzywała, ale napluła mi do jedzenia. Ja zostałam zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie. Ta restauracja na tym polega, że jest się niemiłym dla klienta. Kładź siano i wypierdalaj. Koncepcja restauracji z chamską obsługą pochodzi stąd. You need to shut the f- up. I stąd. Yeah, get your hand out of my face. A cały zysk przeznaczymy na samochód, na który zbieramy od złotówki, a potem trafi w ręce jednego z was. Wystarczy, że dasz suba, followka i napiszesz maila, dlaczego to ty powinieneś wygrać. Najpierw musieliśmy znaleźć lokal. Znaleźliśmy G-Ramen. I do tego przygotowali nam specjał na ten dzień. Nazwaliśmy go Ramen do ryja. Następnie powiedziałem o otwarciu restauracji w poprzednim filmie, no i kilka miejsc to podłapało. Boję się, że... wejdą ludzie z ulicy, a my do nich od razu z pyskiem, nie? Jeszcze nam ktoś jebka. Wyk na mnie jebka. Wojtek walczy na fejmie MMA. Nie pamiętam nic z tej walki. O, jak brzydko. No jestem ciekawy, czy będziemy jej się tak odpalić. No myślę, że stary, my na co dzień tak do siebie gadamy. Tutaj to my będziemy musieli się hamować. Nie spodziewajcie się miłej obsługi. Zjedźcie szybko, bo nie chcemy za długo przebywać w waszej obecności. Więcej was matka nie miała? Teraz widać chłopaki chyba. Żeby jeszcze powiem. 18 lat jest? Jest! Na słowo nie uwierzysz? Z taką twarzą pewnie nawet matka ci nie wierzy, więc... A, wy jesteś z tej... Nie widzi. Dla mnie na pewno zupa będzie, chmielowa. Zupa chmielowa jaka? Zatecki. Tylko ja bym prosił to nie na YouTube, bo ja się ukrywam przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości. Szukaj ciąże pracownika? Nie. Czego? Witam. Jaka cena? Menu jest. Jasne. Ej, ten chłop co wszedł chyba nawet nie skumał, że taka koncepcja jest. Jaka cena? Menu jest. Jasne. Nie no, niesamowite. Chłop tu wygląda na przestraszonego na miejscu. Justin! Halo, halo! Kurwa, okradł nas. Wziął i czego chcecie? Posiadać. I czekać, bo kolejka długa. Odu to oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem lub projektem, które jest mega łatwe w użyciu. Pozwala zarządzać różnymi... Dobra, Wojtek jest totalnym kozakiem, on ma kurwa reklamy co film, ale to dobrze. Akurat, oj, Wojtek to jest dla mnie osoba, która zasługuje na takie rzeczy. Weźmy sobie punkt sprzedaży, który działa nawet offline. Słyszałem, że ktoś ma tu bluzę Team X. Który ma bluzę Team X? I co mamy stąd zrobić teraz? Ściągasz to, czy palisz, czy zachłaniasz? Podwajam i daję kolejne osoby. Zakryj to chociaż, bo się kościom nie dobrze robię, jak na to patrzą. Bo cię zbuczymy. Zbuczycie. Odu płaci mi za reklamę, a ja chcę zapłacić wam. 10 koła. Aby wygrać, zaprojektuj stronę z linku w opisie, na której pokażesz po co ci 10 tysięcy i wyślij na tego maila. A projektowanie jest bardzo proste, wystarczy umieć przeciągać. Na co wydalibyście 10 tysięcy złotych, widzowie? Wyobraźcie sobie, teraz macie możliwość wygrania 10 tysięcy złotych i musicie kogoś przekonać, że to wy powinniście dostać te pieniądze. Na co byście wydali? Jak ja bym dostał 10 tysięcy złotych, to wydałbym chyba... na podróże. Na podróże. Oj tak. Na ciebie w donajcie. Oj, byś wygrał, tak szczerze. U mnie byś wygrał. Na dziwki? Na dziwki też mógłbym się dorzucić, bo uważam, że nie są te źle wydane pieniądze. Tak, na dziwki to jest naprawdę dobre wydanie pieniędzy. Ziomek napisał długi. No, to jak byłeś tak głupi, że długi zaciągnąłeś, to tobie bym nie dał akurat. Naprawko. A, to chuj ci w dupę. Ja nie mam, to też nie potrzebujesz. Na wyjazdy. O, Natalia. Natalia usłyszała, że ja bym na wakacje wydał i się od razu przypodobać chciała. No, typowe. No tak. Na studia. Nie, Honka, abyś studiowała, abyś zrozumiała, że jednak streamowanie to jest niskolotna rozrywka dla idiotów i byś przestała mnie oglądać, więc też nie. Pomoc rodzicom. Kurwa, rodzice są starzy, sami je sobie radzą. Proteza dla mamy. O, to akurat szczytny cel, bo tutaj jak mama jest chora, to może faktycznie nie móc pracować. Krypto. O, mamy biznesmena, kurwa, na czacie. Kryptowaluty w 2023 roku. No bardzo odkrywczo. No brawo. No, świetnie, kurwa. Minimajka bym sobie wynajął na parę dni. O. On teraz jakieś takie oferuje usługi, czy co? Nie wiem, dziwne. Ja jestem ciekaw, jakby mi mini Mike ugryzł w rękę na przykład, to w jaki sposób by mi odcisnął zęby na nadgarstku. W sensie... No nieważne, chuj w to. Taki... A!
przekminę taką miałem chwilową, nieważne. Szybciej. Uchyliwe było. Co tak się obierze? Mówiłem, delektuję się. Takie zajebiste, że... Następny raz, jak przyjdą brzydcy klienci, to pakuj ich na koniec sali. Ktoś się pytał o zdanie? Do naszej uroczej knajpy zawitało sporo influencerów. Ja zauważyłem, że wtargnęła nam tutaj do lokalu runa osoba. Restauracja i dwójka. Jeśli czułeś na miłą obsługę, to se kurwa idź do Gessleroy. Chcę niebieski smak, to ci dam zielony. Zostałam oplana wodą. Nie seplen, jak do mnie mówisz. Trzeba było się wcześniej zapisać. Nie, no nie wierzę. Że z tego filmu afery nie było, to też jest kurwa hit. Laska to tam się prawie opluła, jak zdanie próbowała wydukać. Nie trzeba było, do środka kurwa. Raz, raz. Ten z synem przyszedł. I zamykaj to, ty firanki masz w domu. Tak wygląda. O Jezus. O Jezus, z ciebie to kurwa nie spodziewałem się tutaj na niegoś, ja się nie? Ciebie spodziewałem, bo jest możliwość zdobycia atencji. Nie, ale tam powiem szczerze, że zgasił go idealnie, naprawdę. Ej, wyobraźcie sobie Sergiusza w tej pracy, przecież on by miał pracę idealną. Ej, naprawdę! Sergiusz w tej pracy by się tak kurwa odnalazł. Dlaczego? Pies czaj. Pies? Że lepiej było. Do twarzy ci, a najbardziej będzie ci do twarzy, jak wszystkie włosy zasłoni. Po prostu zjedz, nie denerwuj ludzi swoją obecnością, wyjdź i nie wracaj. Żryj. Nie chcę. A wyobraźcie sobie właśnie bez kitu, aby Kuba wszedł i zaczął beatboxować. Tylko do ryja, tylko czubek, napoje. No wiesz kurwa, co chcesz czy nie wiesz, długo się będzie zastanawiał. Spierdalaj, jesteś kelnerem i masz być kurwa dla klienta. No i git, to lubię w rozmowach restauracyjnych. Mokry suchar nie mógł się zastanowić, czy chce do ryja aż po same kule, czy może tylko czubek. Nie no, widzę to drugi raz i bawi tak samo, naprawdę. Mokry suchar nie wiedział, czy chce po same kule do ryja, czy sam czubek. Co to kurwa jest? Niech to jest wszystko przez wasz ch**owy ramen! W zębach! Raz! A ja miałem stolik zarezerwowany, sorry. Stolik miałem zarezerwowany. Stolik? Wypierdalaj! Stolik! Wypierdalaj w tych podskokach! Jezus Maria, czekaj! Siadaj obok tego w karecie! Nie dotykaj jej! Może być niezręcznie, spójrz na niego. No tutaj los. Proszę mi. Ile osób traci życie oglądając takiego s***a? Kim ty co wy robicie? Ej, tego streamera to ja nie znam! Kto to jest? Co to za pan streamer? Ja nie kojarzę tego, ziomka. Z życiem, kurwa. Jakiś IRL-owiec też nowy? A czy nowy? Może nie nowy, ja Twitcha nie oglądam. A niedługo będę Twitcherem! Już dzisiaj bym był, ale zjebałem. Patiro, okej. Okay. To widzicie, to wy jesteście bardziej obeznani niż ja. I on z telefonu streamuje? Ej, a w dobrej jakości ma te streamy z telefonu? Bo jak tak, to ja mogę zrobić streama z telefonu jeszcze w tym tygodniu dla was, jak chcecie. Jak uważacie, stream z telefonu ma sens czy nie ma? Tak czy nie, tak czy nie? Miał spięcie po drodze z sucharem? No dobra, to mogę wam zrobić, ale to jakiś. A to już wam po publikacji filmu zrobię. Po publikacji filmu. Nie wiem, kiedy film będzie, bo to Jasiu musi go zmontować. Może jutro? Może jutro? Nie wiem, zobaczymy. Jutro, bo pojutrze najpóźniej będzie film. Po filmie on zrobi Jerela w takim razie. No i gitara. I tak nie zrobisz? Zamknij pizdę, kurwa. Ilka, zrozum, kurwa, ty chamie bity. Ty nie rozumiesz tego, że ty, jak będziesz taka uszczypliwa dla mnie, ty mnie w ten sposób, kurwa, nie poderwiesz? Zrozum, kurwa. Bądź miła, to nie jest tak, ja wiem, że wam, kobietom się wydaje, że teraz w tych czasach jak będziecie, kurwa, takie bad bitch, niedostępne, kurwa, i w ogóle takie uszczypliwe kurewki, to wtedy mężczyźni będą do was biegli i lgnęli. No nie, kurwa, trochę serca okaż dla mężczyzny, naprawdę, odrobinę delikatności, kurwa, trochę kobiecości, a nie wszystkie takie, kurwa, pospinane jesteście. Czy to, kurwa, na imprezach, czy, kurwa, czy na co dzień. Czy na Tinderach różnych? No nie, no kurwa, człowieku, trochę luzu, no, zluzuj te gacie, ja pierdolę. Nie wiem, kurwa, stringi ci w cipsko wchodzą, czy co? Na spokojnie, kurwa, na spokojnie. Kto uważa, że mam rację, pisze jeden. No kurwa, no mam rację, no.
kobietom w dzisiejszych czasach brakuje luzu, takiego prawdziwego, kurwa, luzu, bo wy teraz jesteście feministycznie pospinane. O Boże, do mnie tak powiedział, jestem kobietą, no nie wolno ci, ty kurwa, ty... No, tak się nie robi. Kurwa, zęby wystawiacie jak psy, jakbyście, kurwa, ugryźć chciały. Odrobina, kurwa, delikatności, trochę luzu. Na kogo wy oglądacie? Bo... Stary, co można tutaj dostać? Za to szkodę możesz się usiąść po prostu. Dobra, pokaż miejsce. Wojtuś, tak ty, Wojtuś, nie wchodź na tego streama, nie warto. Postawisz? Nie. Rozumiesz, że specjalnie przed podaniem jej orężady całą nią potrząsnął, żeby mi teraz wybuchła z gazem i mam całą rozlaną wodę? Dobra, zwizuj to. No, spierdzaj, no. Ty go tu zapraszałeś? Nie, nie ma zaproszenia. Jest wejście z ulicy, otwarte. No dobra, ale nie kurwa dla wszystkich. Jest dla wszystkich wejście. Gdzie jest ta gnida w loczkach? Tu nie było rezerwacji, po prostu musimy odgrodzić jednego klienta od innych. A czemu mi odgradzacie? Nie chcemy ludziom psuć jedzenia. Dowód. No bo mam 18 lat, ponad. Dobrze. Nie no, jeszcze mam za to zapłacić pewnie, tak? Dobra, jak spojrzał! Patrzcie jego wyraz twarzy! Nie, już mam za to zapłacić pewnie, tak? Najlepsze było, jakby wypił mu połowę i mu dał resztę. Zakładaj, kurwa. No ale... Się. Ale jak mam, kurwa, zjeść? Normalnie masz to, kurwa. Nie patrz się na mnie. Kurwa, czy dasz? Nie patrz się na mnie, wpierdalaj i zjebany. Mam zjebany. Mogę ci dopłacić, na razie do rachunku, więc... Kupiliś dobre auto. Dawaj tam kasę i wypierdolaj. Okej. Czy dowód? Nie, to komicznie wygląda, naprawdę. Nie no, oj, Wojtek robi totalnie dojebany content. To akurat muszę oddać, że ten film jest mega mocny. Jest mega mocny. Tak, mam. Ale nie mogę tego pokazać, bo mam streama. Ej, bo ja ogólnie wcześniej sądziłem, że tego typu restauracja by się nie nadała w Polsce, ale szczerze, jak ja bym mógł być kelnerem w tej restauracji, to bym zarabiać dużo nie musiał. Ale co, kurwa, piwo! Ale moglibyście coś zrobić mądrego, na przykład dać czarną listę klientów. Myślę, że zrobimy po twoim wejściu. Ja jestem bardzo miła i kochana, próbuję ci tylko zmotywować zrobienia live'a na Twitch, opublikowania filmu, zrobienia IRL, ogarnięcia tej wycieczki z widzami, trzymania diety i zrobienia prawka. No widzisz? I właśnie o to, kurwa, chodzi, że ty jesteś typową kobietą XXI wieku. Ty wymagasz, ale wymagasz od mężczyzny, żeby był taki, jakiego sobie, kurwa, wymarzysz i mówisz mu, że go do tego motywujesz. Jak chce jeść pizzę, to jem, kurwa, pizzę, a jak ty mi ją wyrywasz z ręki, to jedyne, czego doprowadzisz, to do bulimii, kurwa, a nie do tego, że nagle schudnę, tylko będę miał problemy psychiczne. I to jest twój problem. Zdejmij te stringi, bo cię w cipsku uwierają. No taka jest prawda. Kobiety, kurwa, naprawdę... Odrobina, kurwa, calm down, na luziku, idźcie na jakąś jogę, na jakąś medytację, bo naprawdę wam, kurwa, już szare komórki eksplodowało od tych imprez nadmiernych. Co ty pierdolisz w ogóle? Nie, pojebało się w główce, naprawdę, pojebało się w główce. Myj was naczynia? Zaraz. Jestem klientem restauracji. Pierwszy raz myję naczynia w życiu. Tak, wylizałeś to? No nie, nic tam nie było do blizania. Smakuje moje DNA? Smakuje moje DNA. Smakuje moje DNA. Co to się pierdala w ogóle? Nie no, tak generalnie ocena, no piątka. Fajnie było, dobre było bardzo. Ktoś jest otwarty na takie śmieszne relacje z kelnerami, to bardzo polecam. Nie płacę. Albo wywołam śmiecę. Nie masz swojego oryginalnego kontentu i przyszedłeś tutaj, k***a, strugać głupa. Płat siano i wypierdalaj. Plus jeden. Gotówka. Bez latówki. Ja pierdolę. Ej, dobra, w sumie to mają trochę racji. Tak samo ja teraz strugam głupa, kradnę im kontent, żeby mieć co robić. To jest niesamowite. Ale na kradzieży w tym kraju się dorobić można. Ja pierdolę. O, piękna sprawa. Stary, powiem szczerze, jak on mi cisnął i wszyscy na mnie gapili, to się tak zestresowałem, bo ja nie umiem odpowiadać, ja nie umiem kłócić. Ale Kongo tam było. Fajnie w chuj było. Jako, że dalej muszę zdzierać z was pieniądze po to, żeby mieć na samochód, organizuję stand-up i roast battle, czyli że dwie osoby się disują nawzajem. Wystąpię ja, dwóch influencerów, czterech komików i jedna makrela. Organizuję to tylko na potrzeby tej serii, więc będzie to coś niepowtarzalnego. Chwilowa przerwa na podprzątanie, ogarnięcie lokalu.
Ale wszyscy komedzy jakby skumali, o co chodzi. Ale Dzimisz tak uprzejmie mówi, nie? Tak normalnym tonem. Tak... Potrzeba co po chwili takiej normalności. Ci ludzie na zewnątrz wcale nie wiedzą, o co chodzi jeszcze. One się patrzą przez szybę i takie w okolce pokazują, czy co takie, co? Nie. Teraz co postoicie, to się mojecie chociaż trochę wreszcie. Ja nie wiem, ja zostałam zaciągnięta i dopiero się dowiedziałam, że to jest jakieś obrażanie. Ale dobrze, ja lubię tak. Będzie bardzo dobre, na pewno. Okej. A ty czegoś się spodziewasz? Gówna psiego. Mamy tu zawodnika, o! Dwie osoby. Żartowałem. No kurwa. Kocham tą pracę. Szkoda, bo nie wyrabiamy, bo tu ludzie ciągle stoją na coś jeszcze. Słuchnie. Od ciebie. Od czego? Nasza klientela robiła się coraz bardziej bezczelna i w sumie to niektórzy byli gorsi od nas. A, jeszcze mam coś dla was. Macie, to co długo nie pożyjecie. Nie chcemy twojej pierdolnej jamuzny. Tak to jest skradzione. Zbieraj się. Jaka patola. Ej, dałem się, nie mogę doczekać artykułów różnych albo w programie telewizyjnych stwierdzenia, że influencerzy demoralizują młodzież, nie? Dlatego, że taką restaurację otworzyli, dają przyzwolenia na brak kultury w miejscach publicznych. Oj, będzie narracja budowana. Będzie budowana narracja! Czego? Napiwek. Ile? Takiego. Oś ty, kurwa. O, ty, nie wracaj tu nic. Później. 89 poproszę. No to trzymaj. O ty kurwa psie. Co chcecie? Co można zrobić w 40 sekund? Czyli cię pyskny markerem mogę w 40 sekund. Zła odpowiedź. Co można? Przejebać w dubie. Dobra, to go dzieciaki zgasiły, nie? 2 minuty. 2 razy dłużej niż trąba. Może będzie tak, że wy byliście dla nas mega chamscy, a my byliśmy po prostu mega uczyni i mili. Zrób teraz kilka ujęć, jak jestem miły po prostu. Cześć, chłopacy. Hej. Dawaj ramę, kurwa, i mnie zdenerwuj. Dawaj ramę. Jak wam jest? Cały dzień być niemiłym takim? Jak cię zobaczyłem, to jakoś łatwiej od razu. Więcej dni jest, to jest niemiło jakoś. To się przypamiętało i tu siedzisz u nas 5 godzin chyba, kurwa, widziałeś? Mogę teraz zacząć? Chcesz po mnie, kurwa? Tak. Czy chcesz nowe? Adas przesyła 970. Wypadła mi złotówka. Ło, 10 złotych! Dychę to bym zbierał, no od razu, wiadomo, że tak. Oj, za 10 zł mógł być swoją suczką. Dziękuję bardzo. O kurwa. Maciej przesyła 19 zł i 50 groszy. Abonament za populstramka. Jakiego populstramka? Już nie jestem populistą. Zmieniłem taktykę, wiesz? Już mi się znudziło. Co jest mało popularne? Albo nie mogę. Nie. Pokaż. Kurwa, dobra, będzie jeden. Co się tak patrzysz? Bo tu mamy dla ciebie propozycję. Jak mi się nie spodoba, to ci na pysk. Tak działa inflacja. Dobra, piszcie, to mamy też. Tak działa inflacja. Nie, Rafciu, Pawciu, kochane, to tylko żarciki. Jesteś cudowny. No właśnie, widzisz? I to jest właśnie to, że od razu pokazałem ci, że twoje metody podrywu nie działają, to zmieniłaś taktykę i próbujesz na miły sposób. Powiem ci tak, no... Jest lepiej. Ale tymczasowo jestem zajęty, więc spróbuj innym razem. Kluczowy moment. Na razie. Odezwij się na Instagramie. Dobrze. To się k***a zablokuje. Ja się tam jedzie. Widzisz, co tu jest napisane? Idiotom nie wydajemy alkoholu. I psom. Podwójne kurwa nie. Serio? Teraz jem. Co? To napiwek? To napiwek. 18 zł. Nie wiem czemu nie 20. Możesz przestać grzebać po kieszeniach? Nie wiem czy wszyscy widzieli złodzieja? Grzebała po kieszeniach wszystkie. Umiesz kawkę się na rękę? Ty już najebany jesteś. Troszeczkę. Jesteś tu najmniej widziany kurwa ze wszystkich osób, które dzisiaj tu przyszły. Jak ci się podobała obsługa tutaj? Nie wiem, ale piąte piwo jest dobre. Rzucie już te dupy, wypierdalamy. Ale się udzieliło.
O! Jakie zbliżenie tutaj! No proszę, no proszę, no! Oj, 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 kurwa? Koniec, skończyło się. I proszę. Oczywiście, że przepiłem donate, powiem wam więcej. Wolę wam o tym powiedzieć. Wiecie, zgadnijcie, gdzie wczoraj byłem. Wczoraj byłem na miejscu, zgadnijcie, gdzie byłem. Byłem w gay klubie. Jezu, jakie tam się dziwne rzeczy dzieją. To się takie niespotykane, niecodzienne. Byłem w klubie dla gejów i powiem wam szczerze. No bo. Dobra, powiem wam tak. Powiem od początku, od początku. Nie będę pytał historii, do tego doszło, że tam się pojawiliśmy, ale opowiem wam historię w ten sposób. No, padła propozycja, żeby pójść do klubu dla gejów. Nazywa się Haku bodajże, we Wrocławiu. No, ja nie jestem uprzedzony i mówię, dobra, w sumie wchodzę tam z dziewczyną, nie byłem sam. To pewnie żaden mężczyzna mnie podrywał nie będzie. To po pierwsze. A po drugie, w sumie czas na tyle przystojny, żeby wpaść w oko jakiemuś panu gejowi. No nie wiem. No mówię, nie jestem uprzedzony, nigdy nie byłem. Sprawdźmy, jak to wygląda. No i wchodzę. No i ogólnie powiem wam szczerze, że jest tam bardzo kolorowo, że tak powiem. Ja trochę się bałem, więc chodziłem z dziewczyną za rękę cały czas. W sensie bałem się w taki sposób, że ktoś pomyśli może, że jak na niego spojrzę, że go podrywam czy coś. Nie jestem uprzedzony, ale no tak dziwnie by mi było mówić, sorry, ja jestem hetero, nie? Wiesz, co chodzi? No, tak nie wiedziałem, jak się zachować do końca, więc tak delikatnie się bałem. Trochę się bałem takiej nowości po prostu. Wszedłem tam i powiem wam, że niektórzy mężczyźni to byli tak przebrani za kobiety, że naprawdę... No byli nawet podobni. Tak samo były kobiety, które wyglądały jak mężczyźni, nie? Przesyła 19 zł i 50. Ale wszyscy tam się bawili. Siemanko, miłego wieczoru, byczku. Dziękuję, panie Chris. Wzajemnie, dzięki serdeczne. Nawet była jedna taka dziewczyna, która wyglądała bardziej męsko niż ja. Miała normalnie czapkę z daszkiem, miała plecak za sobą w ogóle. Miała taki trochę outfit rap 2008, nie? No, ale powiem wam, że na parkiecie ogólnie to nigdy nie widziałem w żadnym zwykłym klubie, w sensie takim klasycznym, tak namiętnych tańców. Tam było tylu ziomków, co się ocierali właśnie na przykład tyłkiem, albo też nawet widziałem, jak jakiś facet tańczył z kobietą. Powiedzieć wszystkim, pan już nie wejdzie tutaj, już jest zamknięta. Ale wstrętne glizdy. Okropne. I jeszcze pewnie nie subują. Jeszcze czuję, jak się dotknął. Zrobiliśmy 6291 zł u targu, z czego tyle wynosi zysk. Połowa dla nas, połowa dla G-Ramen, od tego odliczamy jeszcze koszt druku menu i banneru, no i finalnie mamy 701 zł za obrażanie was przez cały dzień. Zarobiliśmy też 1000 zł na sprzedaży odkurzacza i... Ej, to ładnie! 2000 zysków w dzień z gastronomii? 88 Jadę jutro.